Znajdujemy się w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Trzebini Sierszy, a moim Państwa gościem jest ksiądz proboszcz Piotr Mozdyniewicz. Szczęść Boże! Szczęść Boże Panu, szczęść Boże Państwu. Co to jest pasterka, co upamiętnia oraz czego jest symbolem? Więc pasterka jest jedną z mszy świętych odprawianych jej przy okazji uroczystości Bożego Narodzenia i to jest to msza w nocy, która najczęściej jest tradycyjnie odprawiana o północy i ona upamiętnia to, co się stało w noc betlejemską, a więc pasterzy, którzy na głos anioła udali się do Betlejem i tam znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie, więc to jest właśnie to wydarzenie odnalezienia Bożego Dzieciątka przez pasterzy, którzy zostali tylko zachęceni przez anioła, to właśnie jest upamiętniane przez mszę świętą zwaną pasterką. Trzeba śmiało powiedzieć, że msza ta jest w Polsce jedną z najważniejszych świątecznych tradycji. To prawda, to najczęściej msza święta, właśnie pasterka gromadzi bardzo wiele ludzi w każdym kościele, także tych, którzy, no, szczerze mówiąc, w kościele za często się nie pokazują, natomiast Bogu dzięki, że oni właśnie na pasterkę przychodzą po to, żeby pomodlić się, dać cześć Panu Jezusowi nowonarodzonemu w Betlejem i Bogu dzięki, że ta tradycja ciągle się utrzymuje, jest żywa w Polsce. A czy udział w pasterce zwalnia z mszy w Boże Narodzenie? Tak, bo pasterka jest mszą świętą bożonarodzeniową, także jeżeli ktoś uczestniczy w pasterce, to nie ma obowiązku uczestniczenia w mszy świętej w ciągu dnia, natomiast no, myślę, że wielu ludzi przychodząc na pasterkę także później udaje się na mszę świętą w ciągu dnia. To, co jest ważne, żeby wspomnieć, to jest to, że jeżeli ktoś na przykład zdecyduje się na udział w mszy świętej bożonarodzeniowej w ciągu Dnia Bożego Narodzenia, może powtórnie przyjąć Komunię Świętą, nawet jeżeli przyjął Komunię Świętą w czasie pasterki. Księże proboszczu, dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech Pan Bóg błogosławi. Danych miejsca w Gospodzie, w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż mocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewrzątniego świeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz.
a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie.